Idziemy na trening, zielone światło, wszędzie. Robi nabity jak Boeing, ale smutny jak... Chory jest. Lecimy, pogoda zajebista. Zielone światło znowu. Ale będzie dzisiaj rzeź, co? Rozgrzewamy się. Roberto L. Testosteron. I lecimy bary i triceps. No i tak to wygląda. Tu coś poleciało chyba. Przed treningiem, jakaś przetreningowa. Jeszcze miesiąc off. Porko dio. Off, czyli gram teścia, tak? Raz w tygodniu. Now zero. Zero. Lecimy pierwsze ćwiczenie, wyciskanie na maszynie Martina Smitha. Niestandardowo Karmowski Michał tak robił. Wchodzi zajebiście, sami stestujcie. El testosteron napierdala. I Mateusz jedzie z przodem barków. O. Minkę robi, jakby szedł do ubikacji. Znaczy, że działa. A z niej przychodzi. Tak. Teraz lecimy na następne ćwiczenie. Wyciskanie sztangi z zakarku. Na pewno będzie też ciężkie unoszenie handli. Lecimy teraz trzecie ćwiczenie na barki. Robcie się rozgrzewa, a później dojebiemy ciężaru i zrobimy 4 serie. Ja już zrobię 15 kg, 17,5 i będę dochodził maksymalnie, bo ciężar musi być ciężki. Zawsze się pierdoliłem z tymi barkami, małymi ciężarami, a teraz trzeba w końcu coś zmienić. Tak jest. Śmiało można pierdzielać. Kamera gotowa do akcji. Teraz robimy unoszenie w przód, siedząc pod lekkim skosem. Pod chwytem, zajebiście wchodzi. Warto spróbować. Nie da się oszukać, nie da się gibać, nie da się nałożyć dużego ciężaru. Pracuje to, co ma pracować. Lecimy dalej. Teraz już ostatnie ćwiczenie na bary. Obowodzenie w tył na odwrotnym butterfly. I nasze ostatnie ćwiczenie na dół barka. Nie mówię do ciebie, Mateusz. Ćwicz, ćwicz. Ucz się, ucz, bo nauka da potęgi klucz. Teraz zrobimy pierwsze ćwiczenie na triceps, żeby go jeszcze dogrzać. 3 serie po 12-15 powtórzeń. Gość jest słaby psychicznie i ćwiczy w paskach. A to wszystko przez co? Wszystko przez picie alkoholu. Nie wiem. Widać, że jest załamany jest. Tak, to jest jak ten, kreatyna przestała działać. A zamówiłeś już jabłczan? No i tak słabo. Jabłczan kreatyny? Jabłczan, tak. No, bo monohydran już nie działa. Wiem, jabłczan kreatyny, 4 tabletki przez meningiem. I 4 tabletki przed piciem, tak? No, lecimy następne ćwiczenie. Pompki na poręczach.
Nie będę nagrywał wszystkiego, żeby nie trwało to w nieskończoność. No i lecimy ostatnie ćwiczenie. Francuz na maszynie za głowy. Tak jak już mówiłem, nigdy w życiu, kurwa, na swoje oczy piękne nie widziałem tej maszyny nigdzie. Wchodzi rewelacyjnie. Pełna izolacja. Nie ma oszukiwania. Gym marzeń wszystkich troli, jak to w Polsce mówią, dzików. Wymarzony gym. Oczywiście każdy by chciał przyjść na taką siłownię poćwiczyć, bo maszyny są naprawdę doskonałe i najlepsze moim zdaniem, nie? Mega. Ultraflex gymie. Siemanko, z powrotem. Wszystko widać w sumie na wideo, co dzisiaj leciliśmy z Robertem. Ogólnie barki były siłowo, z zakarku, tylko nie wyciskaliśmy siłowo, gdyż Robert ma coś z barkiem, a ja wolę nie ryzykować, gdyż nie jest to jakiś mega naturalny ruch. Wznosy już były ciężko, 15-17,5, później było 22,5, a ostatnia seria była 25 kg z dropsetem, tam 25 kg poszło 8 albo 9 razy, Robert mi pomógł, później 22,5. 8-9 razy, później dobiłem bodajże 15-kami. Pompki na poręczach 3 serie na maksymalną ilość powtórzeń. Reszta na maszynie. Po treningu 25 minut cardio. Jutro lecę bodajże plecy sobie zrobię, dwugłowy uda. W piątek sobie zrobię czwórki. Z brzuchem i z łydkami. Do tego tak samo 20-25 minut cardio po treningu. W sobotę lecę do znajomych na urodzinki, więc na pewno coś wpadnie do jedzenia. Ale tak jak mówię, lecę na stówę, ale się nie spinam. 100% chodzi o to, że przez kilka dni jeszcze ma na Micha na 100% trening dopięty, tak samo na zawsze na maksa. A jak coś wypada po drodze, no to się nie spinam. Jak moja żona chce coś zjeść, tak samo idę jeść, nie mam żadnych zawodów. Więc co? Więc sobie po prostu robię to, co lubię. A jak robię, to na 100%, a jak coś wypada, no to wtedy wypada, nie? Później przez 2-3 dni robię małą manipulację w diecie i nie ma jakiejś mega tragedii. Wydaje mi się, że to tyle. Teraz przez jakiś okres czasu nie będę nic nagrywał, no bo będę chodził do pracy, nie będę miał kiedy nawet, ani nie będę miał ochoty. Intensywność, robienie posiłków, idę spać i tyle. A w przyszłym tygodniu się coś nagra. No i z mojej strony wszystko. Zapraszam na zakupy. Sub 4 Less 2 Tong Roadblitz Armley. Mati 10% zniżki na wszystkie produkty. Z mojej strony już definitywnie to wszystko na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego, wszystkim dobrym ludziom. Róbcie to, co kochacie. A efekty na pewno przyjdą, prawda? Jedni robią mniej i wypadają na tym lepiej, drudzy robią więcej, jest gorzej, no ale każdy musi znaleźć sposób na siebie, no niestety w tym sporcie tak jest, jak jest. Jakbym miał patrzeć na to, że mi ręce nie rosną, czy tam barki, albo rosną powoli, no to już dawno bym to popierdzielił, już tego nie robił. A że po prostu jest, jak jest, no to jest tak samo jak z pracą, no jest wiele osób niekompetentnych i zarabia bardzo dobre siano, a drudzy są inteligentni, wykształceni i nie mają tyle szczęścia, prawda? Ale to też zależy od wielu innych czynników. Nie będę mówił jakich, kto mnie zna, wie, o co chodzi. I tyle. Z mojej strony wszystko. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznej Anglii. Z czoła.